YouTuber Braudis przez długi czas miał przerażające doświadczenia w swoim domu rodzinnym. W jednej z sypialni znajduje się strych, który ma długą i niepokojącą historię. Brandon unikał tego pokoju, chociaż dom został już pobłogosławiony. Pewnego wieczoru, podczas oglądania telewizji z psem, pies zaczyna dziwnie się zachowywać i reaguje na coś, co przyciąga jego uwagę do ciemnej sypialni. Booker, no! And Booker just keeps on staring in my mom's room. That room is literally the most haunted, especially the attic in that room. And Booker, what do you see, bro? Booker, no. Stop. Look. And this is right before we're about to leave. Like, I'm getting ready to leave this house right now because it's getting late and I don't want to... Booker, no, no. Come here, Booker, we gotta go. Yo, guys, this is so weird. Bosley used to do this. Look, he's backing up like he sees something. No, we gotta go. Stop. Yo, guys, can I just say? Booker, yo, he keeps going closer to the room. Booker, no, don't go there. He's literally... Like, he's super calm and he's walking all slow and then he backs up and he sits. It's like somebody in there is telling him to sit. It's like he's cocking back, like he sees something and he's getting ready. Look, see? Booker, stop. Yo, this is, I'm getting the chills right now. Like, this is the worst vibes I've ever felt in this house in my life. Guys, oh my, look, he keeps going back there. I'm telling you guys, I have the worst vibes, like, all the hair in my body is just standing up. I'm trying to get out of here, but Booker is not leaving. Like, I'm trying to call Booker, and he usually listens to me, and he won't listen right now. I don't know. It's so weird. Booker, come here. See, he doesn't even look at me. Usually when I call his name, it's like this. He comes right away. Booker. But I swear to you guys, it feels like I'm not the only one in this house, and I'm not talking about me and Booker. Like, my whole, like, my head feels weird. My body feels weird. I'm sweating. All the hairs on my neck are standing up. Booker, stop that. It literally looks like someone is telling him what to do. Like, someone's telling him, go back, sit. Like, it's crazy. It's crazy right now. Booker, we gotta leave. No, come here, we gotta leave. Booker. Yo, he's like flexing his body like there's someone there. Like he's about to attack. Booker, no, let's go. And of course, it's my mom's room, of course, of course. Booker, no, come here. It's like he saw something and then the thing disappeared. That's why he's going crazy. Słychać huki dochodzące z tego pokoju, a Brandon decyduje, że czas opuścić to miejsce. Od tego dnia Brandon nie przebywał już w pobliżu tego pokoju nocą i chce ponownie pobłogosławić strych, który według niego jest nawiedzony. Booker, come on, let's go! Yo, Booker. There's no... I know you guys just heard that. Booker, we are leaving right now. Come. What? Booker, come here! Yo, what the f***? Booker, come here right now. Please, bro, let's go. Booker. Hurry up, let's go. No, Booker, come on. Let's go. Come here, come here. Come on, yeah, let's go. No, this way, out the garage. Guys, what the f***? Yo, guys, what? The fuck? We are... Hold on, Booker. We are... Oh, shit. My car is not unlocked. Booker. Guys, hold on, Booker. What the fuck was that? Booker, I'm sorry. Come here. Come here. Come on. Come in. Booker. Guys, we are out.
Julian Petit opublikował przerażające wideo na TikToku dotyczące włamania do jego wynajętego domu przez Airbnb. Właściciel nieruchomości wezwał policję po tym, jak zobaczył, że drzwi wejściowe do domu pozostały otwarte, a po sprawdzeniu rezydencji stwierdził, że nikogo tam nie ma. Policja przyjechała na miejsce i dwóch policjantów weszło do budynku z kamerami. To, co zarejestrowali, jest nie do opisania. Funkcjonariusz, który wszedł na górę, zarejestrował samoczynnie otwierające się drzwi, a potem głośne, nagłe kroki, które spowodowały, że szybko się odwrócił i uciekł. What seems to be the problem? I left for a while to go shopping, and when I came home, the door is open. I think somebody broke in. Does anyone live in the house? Yes, my husband, myself, and our two kids, but they're out of town right now. They're with his parents. And how many rooms do you have? Two upstairs and one downstairs. All right, we're gonna have to go and search the house. Is it okay if we go in? Yeah, of course. You don't have any, like, pets or dogs or anything? No. All right. Just stay here, dude. Police! If anyone's here, make yourself known. Inside? I'm gonna check downstairs, you get upstairs. Police! Anyone inside, make yourself known. Downstairs, clear. Yeah, we're done.
Mimo wszystko byli czujni przez cały czas i wykorzystywali latarki, ponieważ nie chcieli ryzykować znalezienia włączników światła w każdym pokoju, do którego wchodzili. Obiekt był pusty, ponieważ nie było tam obecnie gości, więc w sumie jak logicznie wyjaśnić te dziwne zjawiska? Koniecznie daj znać, co o tym myślisz. Użytkownik TikToka opublikował film opowiadający o swoim doświadczeniu związanym z dziwnymi zjawiskami w swoim sklepie ze sprzętem. Kiedy miał około 18-19 lat, interesował się tajemniczymi rzeczami i po tym, jak jego przyjaciel wspomniał o kilku szatańskich książkach, zaczął interesować się również tym tematem. W końcu zaczął doświadczać zjawisk paranormalnych i dziwnych rzeczy, które zdarzały się w jego domu. Niedawno zaczął odczuwać pewną aktywność w swoim sklepie, takie jak samoczynnie otwierające się drzwi łazienki i lodówki. Actividad paranormal. Ya me iba a grabar ya, güey. Porque mira. Pero es que mira, se cayeron esas madres, ¿eh? Y luego te empezó de todos lados, güey, de todos lados empezó a caer este pedo. De todos lados, güey. ¿Sí te fijas? ¿Qué es eso? De todos lados empezó a caer este desmadre. No sé qué chingo está pasando, pero yo no sé ni qué pedo, güey. Mayer esa cause hasta que revives el video. Que mira, o sea, ya no sé qué hacer, si mandes ahora sí el padre o a ver qué pasa, o a ver qué pasa. Hice una pausa porque me entró una llamada cuando el aerosol se cae. Ay, maldita sea. Escoba se mueve. ¿Qué hacemos? ¿Mm? Oye. ¿Qué? ¿Vas a barrer o qué chingados, fantasma? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer, cabrón? Dime. ¿Qué chingados vas a hacer? Vete a la verga. Vete a la verga. A ti ya quería salir corriendo, pero me aguanté. Hijo de puta madre. Me cayó el pinche celular, vale verga. Se madrió, ¿no? Y se abrió la pinche puerta del baño. Eso fue lo que más me sacó de onda, güey, porque no sé qué chingados se... La puerta del refri se abre. A ver qué mandas o qué. ¡Vete a la verga! ¡No, vete a la verga! ¡Ya chingas tu madre, puto fantasma de mierda! ¡Vete a la verga, güey! Kiedy słuchał odgłosów wokół łazienki sklepowej, dźwięk stawał się coraz to głośniejszy, aż w końcu Raul zebrał się na odwagę, aby zajrzeć do środka. Dźwięk ustał, gdy tylko Raul otworzył drzwi i nic niezwykłego tam nie znalazł. No oye nada, pero tengo así desde la mañana como que se escucha un pinche gruñido, pero pues era un pinche gato que se metió o algo. Pero bueno, quedo pensando, a lo mejor no es producto de mi esquizofrenia, dije, a lo mejor ando escuchando yo cosas que donde no las haya, pero se me hizo raro este pedo. ¿Quién sabe qué chingo sería, loco? No, pues quién sabe. Chingo, está raro este show. ¿Qué chingo sería? Vete a la verga. No mames. Vete al chorizo. Ya a lo mejor estaba mal acomodado este show. A ver. Se ven un pinche gato. ¿Quién sabe qué chingo? Vete a la verga, güey. No, vámonos al chorizo. Vámonos a la verga. ¿Qué pedo? Raul mówi, że teraz żałuje, że bawił się satanistycznymi książkami i stara się zakończyć to wszystko. Ale co o tym myślisz? Czy to rzeczywiście duch? A może coś innego? Di lo que me estabas diciendo. Di lo que me estabas diciendo. ¿Ayuda? Sí, yo te ayudo, pero mira, necesito que me digas cómo te puedo ayudar, ¿sí? No te tengo miedo, mira, podemos arreglar esto tranquilamente, ¿sí? ¿La culpa? ¿Culpa de quién? ¿Culpa tuya o culpa mía?
¿O qué? ¿Qué necesitas? Yo te puedo ayudar. ¿Te tengo un sacerdote? ¿No? ¿No? A ver, vamos a ver, cabrón. Ya, ya estuvo bueno. Llevas bastantes años, cabrón, persiguiéndome. Ten użytkownik Twittera opublikował film, w którym mówi, że wracał do domu z przyjaciółmi z miasta Niterói w Brazylii. Kiedy czekali na Ubera, przypadkiem zauważyli kozę, która spacerowała po ulicach i postanowił nagrać ją i opublikować na swoich kontach w mediach społecznościowych. Jednak po obejrzeniu filmu widzowie zauważyli, że na filmie pojawia się przerażająca i niepokojąca ciemna postać, stojąca w krzakach i obserwująca Eldara oraz jego przyjaciół. Kurwa. Do nada, um bode, mano. Um bode, do nada. Eldar był przerażony, gdy zauważył postać na filmie. Mówi, że niczego takiego nie widział podczas nagrywania. Inne wideo, opublikowane przez użytkownika Facebooka o imieniu Jim Hammer, również jest przerażające. Na filmie mężczyzna przebywa w domu otoczonym lasem, kiedy słyszy coś przerażającego i postanawia to nagrać. Słychać bardzo głośny ryk w lesie i odgłos pękających gałęzi w oddali. Wielu widzów sugeruje, że może to być obserwacja wielkiej stopy, ale trudno powiedzieć, co to tak naprawdę jest. W szafie. Następny film pochodzi z kanału na YouTube Mary. Mary jest uczennicą z Filipin, która pewnego dnia była w domu ze swoim młodszym bratem, nagrywając film demonstracyjny na swój kanał na YouTube w ramach przygotowań do egzaminu końcowego, kiedy nagle uchwycili coś nieoczekiwanego. Now that I have introduced myself to the patient, verify the client's... Now that I have introduced myself to the patient, explain the procedure and ask for his consent, verify the client's identity, and provide... Ano ba ton? Sige, patay pa! Sige na! 1, 2, 3, go! Now that I have introduced myself to the patient... Światło miga przez krótką chwilę, a potem zaraz po wyłączeniu kamery drzwi szafy zatrzaskują się, zmuszając ich do wybiegnięcia z pokoju. Następnie Mary nakręciła kolejny film przedstawiający szafę, o której mowa, i wtedy sprawy stają się jeszcze bardziej dziwniejsze. So this is where it all began, and this is the cabinet. And I'm actually very afraid to touch it or open it. I'm very sorry for the mess. So as you can see, this cabinet is full of clothes and no person can actually, oh my gosh, fit inside here. And this is where my brother stood. And this is the light switch. So my brother was videotaping me. Filming here. I was standing here. And my brother was standing here. And the lights actually started to flicker before the cabinet opened. And actually before that, we were actually experiencing weird things. Oh my gosh, I'm very scared. But this is what it looks like inside. Tabi-tabi po. No person can actually fit inside here. It was actually me and my brother inside this room. And right now, I'm not sleeping inside this room. I'm sleeping in my parents' room. Mary boi się teraz spać we własnej sypialni, no i nie bez powodu, ponieważ jeśli tego nie zauważyłeś, to można usłyszeć przerażający głos, gdy prezentowała szafę. And actually before that, we were actually experiencing weird things. W
końcu zdecydowała się zainstalować kamerę bezpieczeństwa w swojej sypialni, aby zobaczyć, jakie dowody można znaleźć. Pewnej nocy rejestruje coś całkowicie przerażającego. Wentylator elektryczny w pokoju sam się włącza, a potem znikąd unosi się dziwny dym. Kula pojawia się również na chwilę przed tym, jak wentylator ponownie się samoczynnie wyłącza i zaledwie kilka minut po tym, jak to uchwyciła. Później w ciągu dnia było jeszcze gorzej. To jest bardzo słabe i trudne do zauważenia, ale gdy poprawimy materiał, widać cień, jak przesuwa się w kierunku szafy i wchodzi do środka. Ale najgorsze dopiero przed nami. Jeśli to przegapiłeś, to spójrz jeszcze raz. Widać rękę wyciągającą się z wnętrza szafy, jakby ten cień miał jakąś fizyczną formę w szafie. But the worst is yet to come. No jak widzieliśmy wcześniej, szafa Mary jest dość mała, no i bardzo zagracona, więc raczej nie ma zbyt wiele miejsca, żeby jakaś osoba mogła skrywać się w środku. Jedynym wyjaśnieniem jest to, że pewnego dnia, kiedy była na zewnątrz ze swoim chłopakiem, byli świadkami straszliwego wypadku, a jej chłopak, który jest wyszkolonym lekarzem, udał się z pomocą osobie w potrzebie. No ale niestety było już za późno, a mężczyzna zmarł. Dlatego sądzi, że jego duch podążył za Mary do domu. Myślicie, że jest to prawdziwe nawiedzenie uchwycone na kamerze? Koniecznie podziel się swoją opinią w komentarzu.